Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, a w ostatnim odcinku, no w ostatnim odcinku to był pogrom strażników. Tak jest, Minotaur sprawdza się po prostu genialnie w tej roli moi drodzy, także tu było bezlitośnie. Ja jak najbardziej bujałem się jeszcze Minotaurem po kilku gniazdach strażników, bo tak jak mówiłem, to jest najlepsza opcja, przynajmniej dla mnie znana, zdobycia nanitów. Tak jest, przynajmniej w większych ilościach. Teraz znajdujemy się oczywiście na moim pięknym, fantastycznym frachtowcu. Dobrze, frachtowiec? Tak. Fregaty są mniejsze, frachtowiec jest duży. Dobra. Ekspedycje. O ekspedycjach mówiłem ostatnio. Dzisiaj chyba nawet wszystkie już dotarły, z tego co kojarzę. Albo przynajmniej ta. Tak jest. Wysłuchaj raportu. O, proszę bardzo. Dystans do przebycia 1572 lata świetlne. No i mój drogi kapitan... mówi mi, co fajnego zebrali. Na przykład zebrali Herox, 9 sztuk. Modyfikację magazynu, proszę bardzo. Modyfikację magazynu dwa razy. Geodezyt, też świetnie. Grantyn, no też dość drogi z tego co wiem. 264 tysiące jednostek. No i to byłoby na tyle. Tak jest, no chłopaki się postarały. Czym jest właśnie, czym jest modyfikacja, bo to mnie ciekawi. Co to jest, modyfikacja magazynu? Moduł technologiczny zebrany ze szczątków odzyskanego statku gwiezdnego. Można go też zebrać z wraków frachtowców albo podczas ekspedycji fregaty. Może zostać użyty, aby rozszerzyć pojemność magazynową statku gwiezdnego u dealera statków. O matko, proszę bardzo, Jezusie Maryja, jaki to jest dobry łup. O Chrystusie, co tu jeszcze? Aktywowany kadm. O kurde, nie, ale to zdobyłem chyba z poprzedniej ekspedycji, tak mi się przynajmniej wydaje. Perły, albuminy, geodezyt, no też bardzo ładnie, 150 tysięcy za sztukę. Tutaj też, no takie oto skarby. Herox, o też czemu nie, metal stopu, to się może przydać, oczywiście na przyszłość. Dlatego mówię, ekspedycje to bardzo, bardzo fajna sprawa. Za chwilę tą moją ekspedycję muszę wysłać, tak, żeby nie stali w miejscu. Te ekspedycje, wydaje mi się, chyba one były na dłuższy czas puszczone, chyba ze 20 godzin, tak mi się przynajmniej wydaje. Przeczytaj, co tu mamy? Automatyczny raport diagnostyczny. Co tu jest? Statek odniósł krytyczne uszkodzenie w trakcie misji. Załoga nie jest w stanie przeprowadzić napraw. Dalsze uszkodzenia grożą katastrofą. O nie, nie, to my tak byśmy nie chcieli. Proszę odwołać fregaty i proszę wrócić. Tak jest, ja nie chcę stracić moich wspaniałych podkomendnych. No, aha, to nie, nie wszystkie. A, widzicie. CV7, tak samo, odwołaj fregatę, poproszę. I rozumiem, że wy już sobie... Czy to wszystkie, bo nie pamiętam, ile ja fregat tam wysłałem. Wysłuchaj raportu dowódcy. A, i teraz mi powie, co oni w ogóle narobili. Zakończona ekspedycja. 388 tysięcy jednostek, świetnie. Jeszcze kolejne 300 tysięcy i jeszcze 300 tysięcy. Sztylet. Wykenów, o, no to bardzo spoko, razy 7. To się przydaje w zakładach produkcyjnych właśnie wykenów. Tak jest, to czasem trzeba użyć do tam otwarcia terminalu. Jednostki 300 tysięcy, 300 tysięcy, no to widzę, że się chłopakom powiodło. Odwołany do domu, tak, celem naprawy jak najbardziej, lem razy 9. Tu nic, tutaj też nic. Odwołany, dobra, ok. No i fantastycznie, proszę bardzo. A co jest z tą ekspedycją? Sprawdźmy jeszcze tutaj, co tu się w ogóle wydarzyło. Wykryto uszkodzenia fregaty. O, kurde, jest też, to grubo było. Przeczytaj raporty o uszkodzeniach. Załoga nie jest w stanie. Tak, 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 odwołujemy, tak jest. Jak najbardziej, nie chciałbym, żeby się wam coś stało, moi drodzy. Też odwołaj, tak jest, no to dwie zostały uszkodzone. No i dobra, i zobaczmy czego się, co też fajnego wyście zdobyli. Porozmawiaj z dowódcą. A nie, widzisz. O, jeszcze 2 godziny 32 minuty. O, no tak, 4400 lat świetlnych mieli do pokonania, więc to jednak trochę potrwa. Dobra, więc jak najbardziej wy sobie możecie tutaj wrócić do domku. O, właśnie, czekaj, sprawdzę, ile też mi się tutaj metalu chromatycznego.
O, proszę, najwyższy czas, żeby się tutaj pojawić. I co jeszcze? Ekspedycje? Tak, teraz byłoby trzeba wysłać kolejne ekspedycje. Tak jak mówię, moje fregaty nie mogą się opindalać, tym bardziej, że przynoszą, zdecydowanie przynoszą zyski. Trudno, żeby nie. I to jest bardzo właśnie fajne. Znajdują mnóstwo ciekawych rzeczy. O, właśnie, sztylety Wykenów. Najdroższe to one nie są, ale tak jak mówię, mają wartość, no na pewno sentymentalną dla Wykenów, ale mają wartość właśnie w zakładach produkcyjnych Wykenów, tak jest. Tam są te terminale, z których można wyciągnąć ciekawe dane, a przy użyciu tych sztyletów można te dane wyciągnąć o wiele łatwiej lub jakieś ciekawsze nagrody. Dobra, żeby ruszyć z ekspedycjami, to my idziemy do tego jegomościa. Dzień dobry bardzo. Nowe ekspedycje. Proszę mi tu wyświetlić potencjalne ekspedycje. Misje przemysłowe też nie są złe. Ja mam chyba statki przemysłowe. Czekajcie, czy mam tu jakieś statki przemysłowe? Krytyczne uszkodzenia. Jak to jest z krytycznymi uszkodzeniami? Czy one muszą zostać naprawione? Czy one się naprawiają po jakimś czasie? W jaki sposób ja to mogę zbadać? Bo nie wiem. Dobra, czekajcie, jakie statki mi zostały? O, akurat moje fregaty klasy B. Super, i to są same przemysłówki. No to proszę bardzo, no to wyjedziecie w trasę, moi drodzy. Tu w ogóle bez litości. Te krytyczne niech zostaną. No nie będę ich nadwyrężał mimo wszystko. Wymagane paliwo 250 ton. Tyle akurat mam, więc spokojnie możecie lecieć. Ile to trwa? 8 godzin 35 minut. Ruszajcie w drogę szerokości i przywieźcie mi coś fajnego. Dobra, tematy frachtowcowo-dowódcze załatwione. Ja w ogóle tak, o właśnie, kilka rzeczy ciekawych, bo to jest tak, że ledwie się człowiek ruszy, naprawdę, to czekajcie, bo ja w ogóle polazłem chyba nie tam, gdzie trzeba. Ledwie się człowiek ruszy ze swojego statku, czy coś. Za każdą asteroidą jest, no wydawałoby się, zadanie. Tak jest, leciałem sobie kulturalnie przez po prostu system, lecę i nagle dostaję jakiś tam sygnał z jakiegoś tam statku, który nadaje w kółko zapętloną informację. Okazało się, że to jest jakiś statek, właściwie no wrak, można by powiedzieć, opuszczony statek rebeliantów czy coś takiego. Do kolonii Nornit się przejdziemy. Statek rebeliantów, tam jest jakiś sygnał, tam informacja, że o, uwolnij się, nie daj się tam, w ogóle wolność wszystkim innym i w ogóle jesteśmy dupni, przyłączcie się do nas. No i oczywiście automatycznie dostałem z tego zadanie, więc tam też miło byłoby się wybrać. Druga sprawa, jeśli chodzi o Minotaura, z tego co zauważyłem, Minotaura można w pełni przekształcić, jeśli chodzi o wygląd, w tego mecha od strażników. Tak jest. Bo ja teraz, ja zdobyłem nogi, w ogóle, że zdobyłem. Moje ziomeczki z kolonii Nornic, oni ekspedycje, oni byli tak fantastycznie zadowoleni w ogóle tym moim zarządzaniem, że oni powiedzieli: hopie, to my idziemy, my ci przyniesiemy coś fajnego. No i przynieśli faktycznie nogi do tego Minotaura, ale teraz mam opcję, żeby ogarnąć głowę. Tak jest, ja byłem u Tetysa. Jak ubiłem tego wielkiego mecha w poprzednim odcinku, to z niego wypadło coś takiego jak mózg, nie? Ale z zadania dostałem zhakowany mózg. Ja to zaniosłem Tetysowi, on tam pogmerał, wiecie o co chodzi. Oczywiście mówię w anomalii ten Tetys, który sobie siedzi, który dał mi zresztą też tego małego dronka. I według zadania, to też mnie troszkę tak śmiechło, bo ja będę się musiał bujać chyba z Atlasem. Tetysowi udało się przygotować zhakowany mózg do odłączenia od sieci strażników. Teraz mózg musi jedynie usłyszeć głos Atlasa. Bęk, nie? To jest super. Aktywuj napęd pulsacyjny statku gwiezdnego, by pokazać mózg szkarłatnej pustce. No czyli jak rozumiem, że jak wylecę w kosmos, bo od tego czasu nie byłem jeszcze w kosmosie, żeby nie było. Znaczy w sposób taki, że nie latałem sobie statkiem, więc domyślam się, że jak się tam tylko pojawię, to dostanę jakieś info, żeby skierować się właśnie do Atlasa. No to może być bardzo ciekawe, bo szczerze powiedziawszy, ja bym bardzo chętnie przekształcił właśnie Minotaura w takiego pełnoprawnego mecha strażników. Tym bardziej, że z tego co się doczytałem... Nie mam go teraz. Choć czekajcie, bo ja go mogę przyzwać, oczywiście. Bo postawiłem sobie na tej planecie...
Właśnie, to sobie postawiłem, że ja mogę tutaj przyzywać dzięki temu. Tutaj sobie, proszę bardzo. O, jesteś stary. Bęk. Teraz cię tutaj mam. Widzicie? Nogi już ma. Zresztą tak samo jak i ręce. Ręce są jak najbardziej właśnie i nogi od mecha strażników. I teraz mam egzopojazd i w egzopojeździe co my tutaj mamy? O, proszę bardzo, te nogi, zużycie paliwa i wielkość zbiornika dopalacza. I czekajcie, to była prawa ręka mecha, to jest działko ogłuszające. Całkiem ciekawe. Lewe ramię mecha, no to właśnie jeśli podepnie się go pod laser wydobywczy Minotaura, no to można tym laserem palić też wrogów i to tak dość zdrowo. Ale mimo wszystko i tak bardziej bawi mnie to działko Minotaura, bo jest zabawniejsze. Ja mu mogę zrobić właśnie tą głowę. Antymateria, żel podtrzymujący życie, to jest małe miki, ale promieniujący mózg. No to właśnie rozumiem, że z tym mózgiem zhakowanym muszę się pojawić u Atlasa, oni ze sobą pogadają, on se posłucha, wszyscy będą zadowoleni, ja dostanę mózg, będę mógł zrobić głowę właśnie dla Minotaura, co będzie fajne. I tu jest tak, funkcjonuje jako półautonomiczna wtyczka autopilota. Po instalacji Minotaur może samodzielnie poruszać się po planetach, brać udział w walce lub przeprowadzać wydobycie, by wesprzeć swojego głównego operatora. Co jest fajne, to mi się bardzo podoba. Tylko, że tu jest coś takiego jeszcze jak pilot SI Minotaura. Półautonomiczna wtyczka autopilota do ciężkiej hybrydy egzopojazdu. Po instalacji Minotaur może samodzielnie poruszać się po planetach, brać udział w walce lub przeprowadzać wydobycie, by wesprzeć swojego głównego operatora. Procedury pilotażu mają wymiar lokalny. SI nie jest w stanie nawiązać więzi emocjonalnej ani objąć samodzielnej kontroli nad Minotaurem. I tego jakby troszeczkę nie rozumiem, bo ja to stworzyłem i spoko, Minotaur łazi za mną, ale nic poza tym. Więc domyślam się, że jak dostanie tą łepetynę, to może zacząć się faktycznie ciekawie. Może ze mną zagada, będzie śmiesznie, ale jeśli faktycznie będzie mi pomagał, będzie nie wiem, coś w okolicy wydobywał i tak dalej, jak będę z nim podróżował, no to będzie mega, naprawdę. Dobra, jeszcze jedna sprawa, co moja wioska mi tutaj powie ciekawego? O, proszę bardzo, najpierw stan osady. Jak tu mamy? Stan produkcji, nie jesteśmy zadłużeni, produkuje się pugneum, tylko dlaczego tu nie ma nic wyprodukowanego, to nie wiem. Wydaje mi się, że już coś powinno być. No dobrze. Chociaż ja zrobiłem jakiś event, gdzie na chwilę moja kolonia była zadłużona, to może dlatego. I wtedy produkcja się zatrzymuje. Dobra, zobaczmy, czego te moje ziomki ode mnie chcą. Możliwości rozbudowy, fantastycznie. Możemy dać dok statku gwiezdnego, który już zresztą mam jeden. I to będzie tak, 34 do produktywności lub moduły użytkowe 19. No to ja myślę, że ja bym sobie machnął chyba jeszcze jeden dok w takim wypadku, bo dlaczego by nie? Jak taką rozbudowę odpalamy, to my musimy dostarczyć... O, tu się to buduje, proszę bardzo. Ja tam muszę dostarczyć... czego? Jaworski, skup się, to nie jest takie trudne. Surowców, tak jest. Z tego co zauważyłem, surowce, które trzeba dostarczyć, są zasadniczo bardzo losowe. Bardzo, bardzo losowe. Takie, myślałem, że to ma jakiś, wiecie, związek z tym co się buduje, ale no nie do końca. Nie do końca. O, proszę bardzo, tu mamy panelik. Witam serdecznie. Czego ty chcesz? O, i tu mamy na przykład metal chromatyczny, a pamiętam, że jak budowałem pierwszy dok, to tam wymagane były chyba mikrochipy. Chyba 3 sztuki. No, dajemy metalik, proszę bardzo, chromatyczny i przez godzinkę się tutaj będzie budowało. Później będzie drugi etap, znowu będzie trzeba dostarczyć surowców i wtedy znowu godzinkę przeczekać i budynek powinien już stać. Dobra, to mamy, wiocha jest ogarnięta, więc wypadałoby, myślę, że byłoby trzeba polecieć w kosmos. Tak jest. I dowiedzieć się, co Atlas mi w ogóle powie. Tak jest, bo ja bym napromieniował tą łepetynę, znaczy ten zhakowany mózg, tak. Żeby oni nam pogadali razem i tak dalej. Odwiedź przestrzeń kosmiczną, by pokazać mózg szkarłatnej pustce. Oczywiście, już idziemy. Już lecę, już startuję, proszę cię bardzo. Nie widzę tutaj najmniejszego problemu, żeby się tym zająć. No to wio w kosmos. I tak jak mówiłem, jestem nadal totalnie zafascynowany No Man's Sky. Ja wiem, ja widzę, wiecie co, oczami wyobraźni i
na tyle, że dłuższe granie, ja wiem, że to może być faktycznie nużące, powtarzalne, tak jest. Ja widzę to choćby powtarzalność po grindzie strażników, jaki odstawiałem, co no, mi się nie nudzi, koszenie strażników naprawdę. Jak dla mnie to jest mega ciekawe. Więc przytrzymaj, czekaj. Czekaj, ja muszę. Aha. Jaki ja muszę silnik właśnie odpalić? Bo nie wiem, gdzie ja muszę polecieć. Ja się muszę dowiedzieć. Zobaczmy w dzienniku. Aktywuj napęd pulsacyjny statku gwiezdnego, aby pokazać mózg szkarłatnej pustce. Także tego. No, tego chyba troszeczkę nie łapię, ale zaraz się dowiemy. Czy coś tu mam na mapie? Chyba nie. Hipernapęd? Nie, no pulsacyjny. Pulsacyjny to jest który? Pulsacyjny to jest ten taki szybciejszy, tak? No nie wiem, mógłbym się, gdzie ja się mogę wybrać? Tak, żeby się po prostu zrobić sobie przelotkę. Chociaż, kurde, co mi szkodzi? Chwila, bo może ja sobie odwiedzę w ogóle jakiś system nowy. Dawno, no właśnie, mapa galaktyki, dawaj. My się gdzieś kopniemy. Czekaj, bo mi tu jakąś linię pokazuje. Czerwoną do góry. Czy mi to pokazuje gdzieś tam kierunek do Atlasa? No jaha, że tak. A co my tam mamy fajnego? Dawaj ten system. Rozwiń. Źródło energii. Dobra, czarny rynek. Konflikty, rasa Korvax, dobra. Okej, okay, no to aż się chce tam po prostu lecieć. Dobra, zobaczymy. Może to o to chodzi, że sam muszę polecieć do tego Atlasa, albo sam nie wiem. Naprawdę. Bo tak wydaje mi się chyba trochę niejasno jest to zadanie opisane. No włącz silnik pulsacyjny. No to pulsacyjny to jest ten... Nie, to nie jest... Teraz mam hipernapęd odpalony. To nie o to chodzi. No zresztą zaraz zobaczymy. Raz się żyje, może trafię na coś znowu ciekawego. Trudno powiedzieć. Może trafię na jakichś piratów. Dzień dobry panu Atlasu. Interfejs Atlasa. Dobrze. Co to jest za miejscóweczka? Odkryto interfejs Atlasa. No trudno, żeby nie, jeśli był jakby... A właśnie, czekajcie. I tu jest na przykład tak. Odwiedź przestrzeń kosmiczną, aby pokazać mózg. Nie wiem, czy ja tam mam wlecieć. Czy na przykład tutaj sobie mam odpalić silnik pulsacyjny? A czemu by nie? Wykryto Atlasa, bo jestem za blisko. A co to jest za... Aha, tu jest stacja. No to też miłoby się było w tej stacji pojawić mimo wszystko. O, co tu mamy? Martwa planeta, tak? Na takich planetach też jeszcze nie byłem. I agresywni strażnicy. To miło z ich strony. Czekajcie, zrobimy to tak. Najpierw po kolei. Czekaj, gdzie mi się ten Atlas zgubił? Tu jesteś, stary. Jak się mogłeś zgubić, bo jesteś za blisko. Podlecimy do ciebie, zobaczymy czego ja się też dowiem w tym Atlasie. Czy w ten sposób napromieniuje jakoś ten mózg, że on ten mózg, pokaż mózg w szkarłatnej pustce. No okej. Bardzo enigmatyczne. No szkarłatna pustka no brzmi dość szkarłatnie i dość mrocznie zresztą. Przy tym już w tym miejscu byłem, jakby nie było. Mówiłem, że wygląda to jak Gwiazda Śmierci i tu tylko tego Vadera brakuje w tym wszystkim i Imperatora, ale chyba nie będzie aż tak źle. Dobra, wyskakuj. Gdzieżem przylas? Zaraz się dowiemy. Czekaj, tędy sobie mogę przyjść, tak? Systemy podtrzymania życia. No może je jednak uzupełnię. Czegoś się nauczę? Proszę bardzo, nauczyłem się. Słowo Atlasa. Świetnie. Czy ty mi, ziomuś, coś powiesz w ogóle? Co to jest? Ogniwo warpowe. No miło z twojej strony. Nexus. Pewnie. Co ty mi powiesz? No mówisz oczywiście po swojemu. Ja ni cholery nic nie rozumiem z tego, co ty do mnie rozmawiasz. Kolejny interfejs Atlasa. Ile ich istnieje w kosmosie? Jak długo były uśpione? Czekając na podróżnika, czy się mnie spodziewały, czy jakoś mnie wybrały, Atlas stworzył wszelkie istnienie geeków, wykenów, korwaksów, gwiazdy wypełniające nieba i nienawiść płonącą w trzewiach.
Okej, okay. Każdą planetę, która się obraca i każdą formę życia. Atlas oferuje to wszystko. No dobra, jedziemy z tematem. Nie wiem, na co się zgadzam, ale okej. Nie waham się ani chwili i przyjmuję dar wiedzy. Wszelakie wątpliwości znikają, gwiazdy na mnie czekają. No to świetnie. Nowa formuła cień w geoidzie. Co to jest? Złapana nanoda. No nanody jeszcze nie mam. To ziarno Atlasa zawiera pozostałości pasożytniczej kosmicznej formy życia. Prawdopodobnie pochodzi ona z innego wymiaru. Cokolwiek to znaczy. Dobra, i co? Ja tu od ciebie nic nie dostałem, zioł. O co chodzi? Czekajcie, bo ja ten mózg tutaj mam. Szybkie transfery, przesuń, składuj. Nie, to nie jest to. Czekaj, co tu jeszcze? Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Co tu pisało w opisie? Jego świeżo odzyskana wolność od Atlasa została zauważona przez wszechświat. No dobrze. Ten półorganiczny komputer umieszczony wcześniej w jednostce kroczącej strażników został zmodyfikowany przez iterację Tetys. Tak jest. Jego świeżo odzyskana wolność od Atlasa została zauważona przez wszechświat. No dobra, nie wiem. Na razie mi się wydaje, że chyba jestem za głupi, żeby to ogarnąć. Czekajcie, my sobie przejdziemy tu, bo ja widzę, że jak jednak staję na to, to co jakieś słowa się uczę, ale chyba nie do końca. To chyba są tylko te w drodze. W drodze do Atlasa. Nie wiem, czego ten Atlas mnie w ogóle ma nauczyć, tak na dobrą sprawę. Czego ja się mam dowiedzieć? No, na razie uczę się jakichś tam bajranckich rzeczy, których nie ogarniał nawet skąd ja kurczę bym je miał zabrać i w ogóle. Dobra, spróbujemy tak. Tetys udało się przygotować, to wiem. Odwiedź przestrzeń kosmiczną, by pokazać mózg szkarłatnej pustce. Wróć do statku, by rozpocząć poszukiwania. Co to jest, kurde, wafel szkarłatna pustka? Bo chyba czegoś tu zdecydowanie nie ogarniam w tym queście. A ja bardzo bym chciał, żeby mój Minotaur miał taki, wiecie, czerep tego mecha strażników, bo wygląda po prostu bajerancko. Teraz jak tak patrzę na Minotaura, to wygląda, wiecie, ten kokpit i to wszystko takie strasznie ciapciakowacie to wygląda, nie? No i na przykład czekajcie, wybiorę sobie na przykład tą planetę i silnik pulsacyjny, proszę bardzo. Mózg jednostki kroczącej poszukuje głosu głównego użytkownika. Aha, no dobra, coś się dzieje. W lokalnej przestrzeni wykradza rzadki obiekt, zwolnij, aby go zbadać. O, proszę bardzo. Posłaniec Atlasa. No świetnie. Przychodząca wiadomość, poproszę. Ogniwo Atlasa dryfuje przez kosmos, niemożliwie ciche i niemożliwie głośne zarazem. Wiesz, że tu jestem. Pokaż zhakowany mózg. Zaraz w to wlecę, ale spoko. No, mówi do mnie po Atlasiemu, także też nic z tego nie wiem, wiadomo. O, proszę bardzo. I mamy promieniujący mózg. I świetnie, i to mi się bardzo podoba. Skontaktuj się z ogniwem Atlasa, to już mamy. No, czyli właściwie zrobiłem dwie rzeczy naraz. Ogarnąłem tą łepetynkę dla mojego Minotaura, no i jeszcze sobie przy okazji pogadałem z Atlasem. Superancko. Zainstaluj korpus, tak? Ulep egzokombinezon? Nie, to nie jest to zadanie. No to ja wiem, że tutaj mam te mapy. Jakby kto nie wiedział, tak? To są mapy ulepszeń egzokombinezonu. To nam pokazuje, ja już chyba o tym mówiłem, ale nie jestem tego pewien. Wytycza nam trasę, lecimy do punktu, w którym przy użyciu tam powiedzmy nanorurek, azotanu czy jakiegoś innego surowca możemy sobie zwiększyć o jeden slocik rozmiar plecaka. Tak jest. Tylko nie w statku, oczywiście, bo źle pokazuje. Chodzi o ładunek tutaj, w naszym egzokombinezonie. Tak dodatkowo po prostu. Muszę to kiedyś użyć, ale nie mam czasu. Jest tyle rzeczy. Tyle rzeczy, na które chcę popatrzeć, tyle rzeczy, które chcę zwiedzić, zobaczyć, że łomatko, że dużo tego naprawdę ludziska. Dobrze, ja chciałem ślad metalu. Zainstaluj korpus mecha strażnika. Wybierz puste pole. No dobra, no to dobrze byłoby się, myślę, kopnąć do mojej bazy. Tu była chyba stacja. O, stacja wyjęta spod prawa. O proszę, w takiej stacji to mnie jeszcze nie było.
A faktycznie wiem, że można znaleźć jakąś kontrabandę, jakieś tam broń nielegalną czy coś w tym stylu. Ja wiem, że jest coś takiego, bo już chyba nawet jedną rzecz znalazłem. No, ona idzie za dobrą kaskę, to fakt. Za dobry pieniądz to można sprzedać. Może nie jakiś, kurczę, wiecie, grubo szaleńczy, ale zawsze jakiegoś pieniądza na tym można zarobić. Czekajcie, z której strony, przepraszam bardzo, tu jest. O, tu mamy dokowanie. Super. O, w ogóle jakaś obita ta stacja. No, widzę, że z lekka taka jest doświadczona przez życie. O co chodzi ze stacjami wyjętymi? Aha, no chyba już wiem, o co chodzi z tymi stacjami wyjętymi spod prawa. Matko, ile. Teraz widzę, ile mi się fregat pojawiło, widzicie? U samej góry ekranu pojawiły się znaczniki właśnie fregat, które mogę zrekrutować. A to by nie był głupi pomysł, bo już trochę kasiury. Ładowanie na stacji wyjętej spod prawa, wymiana Jeterel. Co to jest w ogóle? Co tu się stanęło? Matko, jaki tu jest bajzel. Ale to zajebiście wygląda. No, że też mnie w takim miejscu jeszcze nie było, no. Istota piracka. O kurde, sienano. O, nieźle, nieźle. Izry jest nieskrępowany. Ale naukę dialektu nadal można odstawić. Pewnie, że tak. A dajmy sobie, stary, ty jesteś piratem, to na pewno lubisz się przyjaźnić. Przyjaciel! No oczywiście, stary, ja będę twoim przyjacielem. Dobra, czekajcie, po co ja tu przyleciałem? Aha, dobra, już wiem, żeby skorzystać z... na pewno z teleportera. To po pierwsze, ale czy na takiej stacji ja mam dostęp... O, czekajcie, bo tu jest narzędzie. Może akurat trafi się jakieś bajeranckie. Co to jest? Ach, proszę cię. Klasa C, odejdź ode mnie, nie patrz na mnie w ogóle. Handlarz złomem. Nie, stary, ty mnie nie interesujesz. Ja bym tu rzucił okiem, czy ja na tej stacji mogę odblokować sobie też dodatkowo jakiś slocik. Co to tutaj jest, przepraszam bardzo. O, ulepszenie egzokombinezonu, wspaniale. To ja poproszę. Koszt 80 tysięcy, no to panie, jak za darmo. Kolejny slocik dla mnie. Ale. Król piratów, siema królu piratów. Jedna zasadnicza rzecz. Wysyłka i przyjęcia towarów czarnego rynku. Nie, stary, to nie o ciebie chodzi. Pisaliście mi w komentarzach, że to te pola też można powiększyć. Tylko że ja, kurde, wafel, powiem wam szczerze, że je nie ogarniam w jaki sposób. No tutaj plecak. Kto i gdzie mógłby mi w tym pomóc? Gdzie mógłbym wykupić takie rzeczy? Bo nie ukrywam, że żeby mi się to przydało. Tak jest, bo brakuje mi właśnie tego miejsca na technologię. A dajmy sobie jeszcze jeden symbol przyjaźni. Nie wiem, czego ty mnie na. Zdobądź poziom dyplomata w spotkaniach z obcymi kolonistami. No to bardzo fajnie, no to zdobyłem. Czekaj, kim ty jesteś? Przyjacielu, zaliczano kamień milowy, miło. Poznani obcy, całe 50 sztuk obcych poznałem. No, kto by pomyślał? Dobrze, co to było? Ulepszenia z rynku wtórnego. Co to jest? Podejrzany. O, proszę, to są podejrzane moduły. No, ale nie, czekaj, ja właśnie sprzedać bym chciał coś, bo ja tu chyba mam. O, to, właśnie. Jeszcze mi kilka zostało zakazanych modułów egzokombinezonu. Pewnie, że to sprzedajemy. No, one wartość mają taką sobie średnią. Zakazane moduły. Chyba niekoniecznie. I. A, co to jest? To mogę przeszukać? Kto by pomyślał? Piracka stacja, no. Dobra, ja miałem coś innego, bo znowu się zajmuję nie tym, co trzeba. Nie tym, co trzeba. Do teleportera. Tak jest. Ja się miałem teleportować do swojej głównej bazy. Tak jest. I tam wstawić głowę Minotaurowi. Zotnornica. Co tu jest? Czaszka. Sieć zastrzeżona. Aha. No dobra. Przerzucimy się do Nornicy, bo nie wiem, co to oznacza w ogóle, że tam czaszka jest. Ja nie wiem. Kurde, narobię sobie jeszcze jakiegoś cholera wie
problemu czy coś w tym stylu, a wolałbym mimo wszystko nie. Tym bardziej, że mam, kurde, uszkodzone te cztery fregaty. To jest niefajne. No przydałyby się jakieś lepsze fregaty. No tylko, że lepsze fregaty na pewno będą więcej kosztowały. Bo już mniej więcej różnica między fregatą klasy C a fregatą klasy B to jest jakieś 1,5 do 2 milionów jednostek. Więc domyślam się, że stosunkowo to będzie albo raz tyle, że jeśli powiedzmy klasa B kosztuje ze 4, no to klasa A będzie kosztowała z 8 do 10. No tak celuję, że to będą już wyższe kwoty, żeby nie było tak łatwo. No druga sprawa, no jeszcze to właśnie, jeszcze byłoby trzeba znaleźć w ogóle takie fregaty, co nie jest łatwe mimo wszystko. Nawet w systemach, gdzie sporo tych flot się pojawia, gdzie jest dużo tych fregat, nie? Dobra. Tak, i po co ja tu przyszedłem? Aha, dobra, już wiem, po co tu przyszedłem. Egzopojazd, poproszę. Głowa, tak jest. Potrzebuję tylko i wyłącznie jedną sztukę antymaterii. A, że Jaworski sobie tu postawił taki bajer. Właśnie, ja muszę popracować nad światłem w tym moim w pieprzniku. Właśnie, to trzeba doładować. Ja tu mam reaktor antymaterii, więc zapraszam. No i dobra, jest... Aha, nie, jest poza zasięgiem. Tak, bo mam tak dużą bazę, że jest poza zasięgiem. Dobra, dawaj mnie tu tutaj. Tak, poproszę. Montujemy wszystko i... O, badaj, teraz wygląda jak ziom, nie? Jakby nie było. No i teraz... Aha, właśnie, czekaj, czy on z czymś współgra? Czy go trzeba gdzieś wstawić, tą łapetynę? Chyba niekoniecznie. Zamienna część rdzenia Minotaura. No dobrze, okej. Dobra, opuśćmy to miejsce i Minotaur powinien być gdzieś w okolicy. Halo? A, no tak. Gdzie może być Minotaur? Bo ty musiałeś przyjść do mnie oczywiście. I zgubiłeś się. Okej. No widzę, że się Minotaur trochę zgubił, to mu pomożemy. Wezwij egzopojazd, poproszę. Ja bym cię, stary, chciał przetestować w terenie. Dobra. Tam byśmy, myślę... Nowio. Wyjdziemy sobie tutaj na górę. Ja mam, czekajcie, laser działko. Działko ogłuszające, laser minotaur. I na przykład tak, ja sobie tutaj wyjdę. Czy ty mi, stary, jesteś w stanie na przykład tutaj pomóc? Ja wiem, wydobywać coś. Czy ja ci muszę jakoś zadać zadania? Pilot SI jest włączony. No okej. Na jakiej zasadzie to działa? Bo chyba czegoś nie ogarniam. On niby sam może działać według tego opisu, ale czy to faktycznie działa? No to nie mam pojęcia. Co ty chcesz ode mnie? Tak latasz dziwnie, co ty chcesz? Nigdy wcześniej nie miałem imienia. No tak, Laylabs. Tak się nazywa ten dronek, bo sobie wymyślił, że się chce nazywać. No jest szczęśliwy, no to ja się bardzo cieszę z tego powodu. No dobra, Minotaur, ja widzę, że ty jakby... Spoko. Łazisz za mną, okej. No, tylko co w związku z tym? No... Jestem ciekawy, czy on będzie otwierał ogień, na przykład do moich przeciwników. A bo to by było na pewno zabawne. Oj, by to było bardzo zabawne. A jak ja bym sobie zrobił dwa Minotaury? No, w jednym bym sobie ganiał, a drugi by za mną chodził. Ciekawe, czy tak się da. Ja i będę musiał to przetestować. No, to już widzę, jakie będę miał zadanie domowe. Dobra, chodź Minotaur, bo ja chyba troszkę nie ogarniam, o co chodzi z tą sztuczną inteligencją w twoim, przepraszam bardzo, wydaniu. O, to jest tak jak mówiłem, laser Minotaura to jest mega. On tak czyści, on tak kosi, nawet drzewa, które no właśnie, drzewa dla niego są jak krzaki, dla standardowego lasera. Można mega ilości, kurde, no mega, dużo, no to jest, coś pięknego. Tlenu, węgla, takich bajerów czy coś, no pojawić się na jakichś planetach, gdzie jest sporo na przykład kryształów diwodorowych czy coś takiego w dużych skupiskach, no to jest picobello, ludziska, picobello, naprawdę jest przezajebistym sprzętem. Dawaj, startuj ziom.
I to, że można nim wszędzie dotrzeć. Niemal wszędzie można dotrzeć. Dobra, rzućmy jeszcze okiem na dziennik. No, zainstalowałem korpus mecha. Czekajcie, korpus. Nie no, korpus. Co ja zamontowałem, przepraszam bardzo. Ty jesteś. No korpus, no przecież zainstalowałem, więc. Hello. Dobra, nie wiem. No może to zadanie się musi zmienić samo, nie wiem, nie mam pojęcia. To się dowiemy. Albo jeśli nie wiem, może muszę wybrać do Tetysa. Też trudno powiedzieć. No właśnie, czy ja cię mogę jakoś wyłączyć, żebyś ty stał w miejscu, a nie łaził ciągle za mną? No właśnie, panie Minotaur. Czy ty patrzysz w tą stronę, co ja? Ty, no badaj. Faktycznie, on się... To jest jakby moje lustrzane odbicie z tego, co widzę. Wyglądasz, ziomuś, zacnie, naprawdę. Chyba się będę musiał jeszcze pobawić ze strażnikami. Coś mi się tak wydaje, że się pobawimy w berka. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak. W tym odcineczku oczywiście to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no i jakiś subeczek oczywiście też mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.